Witajcie! Z tej strony Omega Wario. Dzisiaj chciałbym znowu wrócić do teorii z kostką. Tak w ogóle to myślałem nad zmianą nazwy kanału. Tylko jest jeden problem, ponieważ jestem znany jako Omega Wario, a nazwa by wiele zmieniła. Wróćmy do tematu dzisiejszej teorii. W grudniu zrobiłem teorię o kostce, która pojawiła się w skarpecianej operze. Jak już wcześniej mówiłem, nie wpadłbym na pomysł, że w ogóle jest jakaś znikająca kostka. Zauważył to Litka Smiszcz, a ja wymyśliłem teorię. Tylko tym razem kostka znowu się pojawiła. W intrze do Weird Magedonu. Wygląda identycznie jak ta ze skarpecianej opery. Dlaczego ją znowu widzimy? Pamiętacie, jak kiedy Bill się pojawił, to ona zniknęła? Bill zabrał ją ze sobą. Zdjęcia z intra do Weird Magedonu pokazują jego różne wybryki oraz miejsca położenia. Możliwe, że zdjęcie, na której pojawiła się znowu kostka, dzieje się od razu po jego pokonaniu. W skarpecianej operze Dipper i Mabel powstrzymali Billa, a on zniknął w tajemniczych okolicznościach. Według mnie potem znalazł się w tym samym miejscu co ona. To w sumie trudna i skomplikowana tajemnica. Tylko tyle mi przyszło do głowy. Ale jest jednak jeszcze jedno logiczne wytłumaczenie. To po prostu jeden zwykły easter egg, który wyłapał fan. Kostka nie miała żadnego znaczenia w fabule. Chciałbym podziękować Ewie Wilk za pokazanie mi tego na grupie, ponieważ sam bym tego nie zauważył. Dziękuję za oglądanie i do następnych teorii. Trzymaj się!